Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku przetestuję sobie gadżet o nazwie wzmacniacz obrony do kruka. Oczywiście, jak widzicie, mam również do kruka Star Power, także będzie się grało przyjemnie. Mam oczywiście Star Power super toksyczny, dzięki któremu trucizna kruka wysysa siłę z jego wrogów, którzy po zatruciu zadają obrażenia mniejsze o 20%. Natomiast jeśli chodzi o ten gadżet, to działa on tak, że kruk otrzymuje tarczę, która pochłania 60% zadawanych mu obrażeń przez 3 sekundy, także naprawdę bardzo, bardzo fajny gadżet. Ale oczywiście zanim zacznę jeszcze ten gadżet testować, no to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście byli na bieżąco z moimi filmami i otrzymywali powiadomienia o moich filmach, oraz zostawcie po tym odcinkiem łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Także dziękuję za każdą łapkę w górę pod tym filmem oraz zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz mój klub Brawl Stars, który jest top 100 Polska, więc serio, warto zaglądać do opisu i warto wbijać do mojego klubu. No i teraz myślę, że bez żadnego przedłużania, oczywiście na starciu solo na mapie nadrzeczny ring, nadrzeczy ring, bo to jest taka troszeczkę dziwna nazwa mapy, ale myślę, że już możemy po prostu lecieć do pierwszej gry. Okej, więc gierka odpalona i zwróćcie uwagę, że ten gadżet możemy użyć tylko dwa razy w ciągu gry. Generalnie jeśli gadżet, w sumie to powiem teraz taką ciekawą rzecz, bo myślę, że wiele osób tego nie wie. Generalnie jeśli gadżet już jest taki naprawdę totalnie dobry, no to możemy go używać dwa razy w ciągu gry. Zazwyczaj gadżety możemy używać trzy razy w ciągu gry, jak wiecie, ale jeśli jakiś gadżet jest naprawdę przemocny, no to twórcy Brawl Stars zmieniają, żeby ten gadżet można było używać tylko dwa razy. No i właśnie tak można poznać, jaki gadżet jest dobry. No i właśnie ten gadżet jest bardzo dobry, bo ja o tym wiedziałem wcześniej, ale jakby ktoś nie wiedział, to właśnie tak możecie sobie to wszystko sprawdzać. No, więc jeśli jakiś gadżet można używać tylko dwa razy w ciągu gry, no to już naprawdę oznacza, że to jest przemocny gadżet, także jeśli macie taki gadżet, który można użyć tylko dwa razy w ciągu gry, no to naprawdę jest czego pozazdrościć. I tutaj jak widzicie, ten Brock chciał ze mną sojusz, ale dobra, ja chyba mam na niego taktykę, w sumie mógłbym do niego skoczyć, ale nie, dobra, nie będę do niego skakał. Tam mamy również Nitę, ale spoko, myślę, że oni się tam wszyscy wybiją. Ej, na razie naprawdę fajnie idzie, ten Brock jest dosyć mocny, więc w sumie do niego jednak skoczę. O kurczę, on też skoczył, no to było przemyślane. Nie wiedziałem, że on też ma gadżet. Gdyby nie miał gadżetu, to już by było po nim. A tutaj najbardziej problematyczny jest Brock, który jak widzicie został pokonany. I teraz największy problem będzie z tą Piper. No bo na daleko, kruk nie ma jakoś dużo życia, wiadomo. A Piper na daleko, no jednak jak widzicie, zadaje sporo obrażenia i nie wiem, czy nie odpalę sobie za chwilę tarczy. Na razie jeszcze nie było takiej okazji, żebym potrzebował właśnie odpalać sobie tą tarczę, czyli ten gadżet tak naprawdę. I kurczę, tutaj już są naprawdę duże kłopoty. Jak widzicie, zostałem tylko ja, ta Jessie i Piper, także tutaj mają mnie na dystans tak naprawdę. Jak widzicie, mam wielkie starcie z tą Piper i ona teraz ma ten szukający strzał, ale na szczęście go zmarnowała, także bardzo ładnie, ja sobie odpalam ten gadżecik i pięknie, pięknie. Jak widzicie, ona mi zada tą jakby bombą 600 obrażeń, 609 tam chyba było. I zwróćcie uwagę, że teraz ja sobie odpalam tarczę. Ja sobie odpalam tarczę i co teraz? Co teraz ona zrobi? Kto to wygra? Uwaga, proszę państwa. No co? Tak blisko było. Nie no, troszeczkę się zdenerwowałem, bo ja tam klikałem strzał i powinienem z nią na łatwości wygrać, a kurczę, to co się tam stało, to nie wiem czemu ona wygrała, to nie, to było jakieś oszukane, nie? Nie no, ale tak, dobra, serio, no przynajmniej było drugie miejsce, ale nie wiem, no moim zdaniem to było niesprawiedliwe. Nie no, ale dobra, lecimy sobie teraz z kolejną gierką, zobaczymy jak tutaj będzie. Przynajmniej w tamtej gierce zużyłem dwie tarcze, więc no gadżecik był w pełni przetestowany. Zobaczymy jak w tej gierce. Ten gadżet jest naprawdę no jeden z mocniejszych gadżetów, jak nie najmocniejszy moim zdaniem. No bo on tyle razy, ile jak grałem z przeciwnikami, to tyle razy on ich ratował, że naprawdę ten gadżet jest przemocny, naprawdę. Dobrze, że on nie jest też trzy razy do użycia w ciągu gry, bo wtedy to już by było w ogóle zbyt mocne. To już by było wtedy no takie OP, że no byłoby ciężko przegrać z tym gadżetem wtedy. Dobra, tam mamy, w sumie warto sobie nabić ulta. Dobra, mam już nabity ult, także dobra, myślę, że tutaj możemy wszystkich poobijać ładnie. Dobra, jak widzicie, ta Rosa tutaj no za chwilę chyba przegra, dokładnie została przeze mnie pokonana. Dobra, teraz obijajmy kolejne osoby. Myślę, że tutaj naprawdę fajna mapka na kruka, łatwo tutaj idzie, mam też gadżecik Star Power, naprawdę bardzo fajnie idzie, naprawdę przyjemnie się gra, naprawdę, więc mam nadzieję, że ten odcinek również wam się ogląda tak samo przyjemnie, jak mi się gra. Dobra, to jak widzicie, naprawdę bardzo łatwo idzie tak naprawdę.
Mimo, że... O, zostały jeszcze 3 osoby w sumie, więc serio, tutaj naprawdę, jak widzicie, idzie naprawdę mega, mega łatwo, ale to dobrze. To dobrze, bo no przynajmniej jest przyjemnie, przyjemnie się gra. No i jak widzicie, mamy tutaj już wielkie starcie. Także dobra, pewnie tutaj będzie gdzieś ten El Primo, tak zgaduję, że tutaj będzie gdzieś ten El Primo. A nie, Tara. Dobra, ja sobie odpalam gadżecik i pięknie starczą pokonałem właśnie Tarę. Okej, więc ostatnia gra w dzisiejszym odcinku i przynajmniej w tej drugiej gierce no, nie oszukali mnie tak jak w pierwszej. Także, no, już tutaj wygrałem, już tutaj nie zająłem drugiego miejsca, tylko było pierwsze miejsce, już tutaj bez żadnych oszustw. Nie, no, tak serio to po prostu tam, no, nie wyszło w tej pierwszej gierce. Ale no trudno, zdarza się, czasami się zdarza. Nie będę na tym ubolewał. Dobra, tam mamy tego pięknego skina do Poco, tutaj takiego zakochanego, pięknego Poco mamy. No ciekawe, czy on się we mnie zakocha, jak będę tak do niego nawalał, no. No nie wiem, czy on się tak we mnie zakocha, myślę, że będzie prędzej uciekał. No jednak nie ucieknie, bo został pokonany, także po jego miłości do mnie już nic nie pozostało. Także no, tam mamy Rose, którą myślę, że pokonamy na łatwości. Ona ma, jak widzieliście, miała ona 8 power cubesów i teraz ja mam 8 power cubesów. I zwróćcie uwagę, jakie tutaj są szybkie gierki. 9 power cubesów, no Brock tutaj nie ma ze mną szans, nie oszukujmy się. Ja sobie do niego podjeżdżam, nawet nie ma co używać tarczy, bo i tak czy siak wygrałem. A więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, także tak naprawdę dzisiaj zagrałem 3 gierki i każdą gierkę wygrałem. No może poza tą pierwszą, bo tam było drugie miejsce, no ale jednak myślę, że możemy to zaliczyć prawie jako wygraną, bo naprawdę, no dobra, nie zaliczam tego jako wygraną, ale no brakło mi dosłownie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo malutko, aby wygrać tam tej pierwszej gierce. Także jestem naprawdę bardzo zadowolony, a więc jeśli nie macie tego gadżetu, no to z całego serca wam go polecam, jest to naprawdę przemocny gadżet. No i właśnie wtedy łatwo będziecie sobie wygrywali gierki. Także w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Także jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu wzmacniacz obrony, bo tak nazywa się ten gadżet, a ja przypnę wam serduszko. No i myślę, że już nie ma co niepotrzebnie przedłużyć tego odcinka. Także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć.